Cześć, Liliana Kosowicz. Aryl Kozowicz. Witamy Was z Nadodry. Dzisiaj razem z Lilianką zawiążemy dla Was zestaw na chlapaka. Potrzebujemy oczywiście zaciskarkę, rurkę silikonową o 2 do 4 mm, dwie tulejki 1-3, kotwica, jak dobrze pamiętam, w rozmiarze 3-0, tutaj jest, dwie agrafki, jedna astatik, druga nie, no i mono 1-3. Odmierzamy mono. Jeżeli chodzi o zestaw na chlapaka, to one nie są długie. Myślę, że tutaj metr do 1,5 metra, i tutaj mam gdzieś 1,30 m. Taki mi wystarczy. No i teraz bierzemy się za najgorsze. Musimy w tą kotwicę, w oczko, wsadzić to oczko od agrafki. Trzeba to rozgiąć, po prostu wsadzić w to miejsce. Tak to wygląda. W następnej kolejności wsadzamy tulejkę na mono. Następnie przez oczko kotwicy przeciągamy nasze mono i wracamy do tulejki. A technologia co? Jeżeli chodzi o zaciskarkę, to jest Mikado, to tutaj możemy od 1 do 2 do oporu zaciskać. Poprzednią, którą miałem, musiałem robić to z wyczuciem. Tutaj nie. Tutaj możemy tyle, ile mamy siły do końca, zacisnąć tulejkę. Praktycznie najgorsze za nami. Teraz obcinamy kawałek rurki silikonowej i nasuwamy na tulejkę. Oczywiście wcześniej ją musimy naślinić i nasuwamy na tulejkę, uważając, żeby nie wbić sobie kotwicę w palucha. I wygląda to tak. Obcinamy kawałek rurki silikonowej i robimy z niej stoper. Jak zrobić z niej stoper? Pokazałem już na poprzednim filmie, gdzie robiliśmy zestaw na podwodny spławik. Idzie kolejna agrafka. Tutaj jest astatik akurat. Ale do tego zestawu jednak polecam agrafki bez otuliny. Dajemy drugi stoper, przesuwamy. No i zestaw praktycznie na chlapaka mamy skończony. Kotwica z agrafką, tuleja z rurką silikonową, dwa stoperki i agraweczka. W następnej kolejności wsadzam spławik, akurat tutaj muszelkę 7-gramową, która świetnie do tego się spisuje, przez to, że jest jaskrawa. Chodzi o to, że jak napinamy zestaw, to widzimy po tym spławiku mniej więcej, na jakiej wysokości jest postawiony żywiec. Dalej idzie centymetrowa rurka silikonowa. Kolejna tulejka. I oczywiście musiałem o czymś zapomnieć w tym filmie, akurat jest to krętlik. Zakładamy, wracamy i pozostało tylko to zacisnąć i nasunąć rurkę silikonową. Żywca zbroimy na dwóch agrafkach. Przy kotwicy płetwa odbytowa, górna agrafka, płetwa grzbietowa. Bardzo dobrze to wygląda. No i również nie kaleczymy zbyt mocno naszego żywca. Po nocce, kiedy sumnie weźmie, możemy puścić go do wody. I to wszystko. Jeżeli pomogłem, zostawcie nam subskrypcję, lajka i co tam jeszcze Liliana się daje. Chyba wszystko, nie? Chyba komentarz. No i komentarz oczywiście. Trzymajcie się. Cześć.